Co tam wyszło w zeszłym tygodniu? No, przypomnij. Mariah Carey, tak, tak to się mówi. Mój, że tak powiem, postrach. Właśnie, postrach. To jest właściwie postać, która wzbudza paniczny strach u wszystkich wokalistek. Tak, a dlaczego? Mnie też. A dlaczego? A bo już nie mogę mówić, a dopiero 3 czy 4 razy zaśpiewałam na próbie. Do której ty piosenki tak darłaś ten głos? Bo no właśnie do tej. I tak się zdarłam, że... to jest ten słynny utwór, co małe dzieci, jak nie znają angielskiego, to mówią Ken Lee, Ken Lee. Piosenkę Ken Lee. Ken Lee i Shubidubidauciu. Była taka jedna pani podobno w jakimś tam programie. Ale jak brzmi tytuł tej piosenki? Without You. Without You. Tak, ale to jest Ken Lee Without You. Jak chcesz po Marajowemu, to myśl Without You. I zobacz, jaki on jest ozdobny. Spójrz na to wszystko. Tyle, ile tu jest tych diamencików, to tyle, co zrobisz ozdobników. Ma coś super fajnego. Pomaga sobie wibrować. Oh, mamo! Kelly! Ma system. Kochanie, nie oszczędzaj się, nie oszczędzaj się. Daj sobie tutaj wolność. To myślisz, że to tak jest łatwo? Oh. A, i tu. Tu się nie odzywam, bo w tym miejscu musisz zaśpiewać. I to jest dowód na to, że dobry but na kobietę działa zawsze. Ale ty masz czarny głos. No mam, ale nie taki. Ale ona ma czarny, tylko że jasny. A ja mam czarny i trochę bardziej ciemny, mimo wszystko. Także wyżyłować te wszystkie jasne góry to jest naprawdę. Obróbka z krawaniem. To jest nieprawdopodobne. To jest już 6 odcinek. Ja przez 5 odcinków w oczach tej oto sympatycznej, atrakcyjnej blondynki uzdolnionej nie widziałem ani razu odrobiny strachu. Pokorę tak, ale strachu nie. A tym razem widzę pokorę. Słuchaj, to i wejdź, strach. To wejdź do windy. Ona mnie nie uniesie, i zobaczysz. Wejdź ze mną do windy, zapraszam. Ona jest do 85 kilo, a ja ważę 90, więc nie da my tam wszyscy, wiesz, co przeżywamy. To jest najgorszy moment, naprawdę. Teraz jest fajnie, wszystko super, ale trema łapie, jak się wchodzi do windy. Jest koniec, jest pozamiatane. Paraliż. Przetłumaczmy tylko tytuł. Without You, bez ciebie. Ale tam Can Live Without You. No nie mogę żyć bez ciebie. Kasiu, to jest ta rozpacz. Kasiu. Postaram się wyśpiewać. Kasiu, ja też nie mogę żyć bez ciebie. Nie mogę żyć bez ciebie. Nie mogę żyć bez ciebie w tym programie, bo ty jesteś ozdobą tego projektu. Zapraszam cię. Dziękuję. Idę. Ale to miłe uczucie zobaczyć, jak prymuska jest zestresowana, drżą jej nogi, ale Kasia Cerekwicka ma nie lada zadanie. Dzisiaj stanie się Mariah Carey. Let's go. Yes.
Carey! Welcome to the stage! Wiesz, ja jestem szczęśliwa, że biorę udział w tym programie, między innymi dlatego, że mogłam poznać ciebie i zobaczyć, jakim strasznie jesteś utalentowanym człowiekiem. Naprawdę, szaboba. Dziękuję. DJ! Kasia wie, że jestem fanem twojego talentu. Tutaj można by było powiedzieć, że dla wokalistki, która potrafi śpiewać, zaśpiewanie Mariah Carey to jest takie od tak sobie, ale generalnie to nie jest takie od sobie, bo skopiowanie jeden do jednego to jest wybitne dzieło, które zrobiłaś dzisiaj fenomenalnie, więc gratuluję ci bardzo mocno. Kasiu? Branie się za piosenkę Mariah Carey, pewnie podobnie jak za piosenki Whitney Houston, to jest Mount Everest wokalny, bo trzeba mieć swoją własną, tak świadomą technikę śpiewania, żeby sięgnąć po piosenki śpiewane przez te wokalistki, że samemu trzeba być arcymistrzem wokalnym, żeby mieć prawo w ogóle to zaśpiewać. Melizmaty, o których już mówiliśmy wielokrotnie, czyli te wszystkie ornamenty, niuanse, to jest arcytrudna rzecz, żeby to zrobić precyzyjnie, żeby to nie było takie sobie tam I lekko. Kasia, leżę i kwiczę również przed tobą dzisiaj.